Gdybyśmy mieli wskazać biegun zła poprzedniej władzy, to mielibyśmy trudny wybór. Czy były to masowe wycinki i defraudacje w państwowych lasach, czy gigantyczne malwersacje w NCBiR-ze, czy może są to kilkusetmilionowe nieprawidłowości, do jakich dochodziło w Funduszu Sprawiedliwości. Wszystkie te trzy afery łączy osoba Zbigniewa Ziobry i jego szatańskiej partii. Są oni synonimem zła, nowotworem, który zjada państwo polskie od środka. Wszystko, czego się dotykali, naznaczone było łamaniem prawa, korupcją i defraudacjami na ogromną skalę. Umiejscawiali się w najbardziej wrażliwych miejscach i żerowali na krzywdzie tych, którzy nie mogli się sami obronić, albo ponownie wykorzystywali ofiary przestępstw, jak to miało miejsce właśnie w Funduszu Sprawiedliwości. I w tym szatańskim procederze uczestniczył Kościół. Ludzie w sutannach planowali razem z ludźmi Ziobry przestępstwa zgarnięcia mienia publicznego na ogromną skalę. Przykładami pan Rydzyk, z którego dostał 22 miliony złotych. Dziękuję, pani poseł. Czy ksiądz, jeszcze ostatnie zdanie, pani marszałek, bo strasznie przerywają. Ksiądz Michał Olszewski, który za wypędzanie saltosonem demonów wegetarianizmu i opowieści o SMS-ach odczytana, dostał od Ziobry 100 milionów złotych. To jest jądro ciemności, którego tajemnice na szczęście powoli się odsłaniają. Dziękuję pani ministro za to. Bardzo dziękuję.